Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w ten wielkanocny poniedziałek. Nieprawda, bo w niedzielę wielkanocną. Dzisiaj dla was specjalnie ściągnęłam sobie custom z Tomb Raidera Easter Monday. Jest to custom autorstwa Rampion z 2012 roku, czyli tej samej autorki, bo to jest chyba autorka, która stworzyła custom, który graliśmy w święta. Jest to custom z 2012 roku, ale to powiedziałam. Znajduje się w Hall of Fame. Jego ocena to 8,83. Poziom easy, długość medium. Poziom spokojny, bez przeciwników. Są w nim trzy sekrety króliczki. I teraz tak, fabuła. Jest Wielkanoc, a do Lary dzwoni Curtis, który pyta, czy chce z nim pojechać następnego dnia w lany poniedziałek na wycieczkę, jak nakazuje tradycja. Larze podoba się ten pomysł i pyta, gdzie jadą, ale Curtis nie odpowiada. Chce, żeby to była niespodzianka. Lara z ciekawości zgadza się i następnego dnia wyjeżdżają z Curtisem wcześnie. Wspinają się na pociąg i tak zaczyna się ich podróż. Słuchajcie, problem jest jeden, dosyć poważny. Nagrałam ten custom... W sensie pierwszy odcinek tego customu trwał 30 minut. Weszłam w nagranie, był czarny obraz. Okazało się, że nie mogłam sobie tak, wiecie, z biegu nagrać, tylko trzeba było najpierw zrobić alt taba i dopiero potem Fraps mi to nagrywał. Więc wiem, jak przejść pierwszy poziom. Przechodziłam go wczoraj, ale spróbuję jeszcze raz. Także new game. Tak, pierwszy poziom to jest pociąg, niczym w czwórce. Oczywiście, słuchajcie, drugiego nie przeszłam. Jak przeszłam ten poziom, to zakończyłam odcinek. Więc zobaczymy, jak dużo się uda w tym odcinku przejść. Także tak. Dostajemy tutaj... ojej, nie to. Dostajemy tutaj notatkę od Curtisa. Ta wycieczka może cię znudzić, więc chcę, żeby była zabawniejsza. Ukryłem trzy kryształowe rzeczy w tym pociągu. Znajdź je, zanim dojedziemy na stację, Curtis. Postscriptum. Nie uważasz, że trzeba byłoby wywietrzyć tutaj? Postscriptum, jestem głodny. Tak, te postscriptum mają nam podpowiedzieć, co zrobić. Oczywiście o wywietrzenie tutaj tego pomieszczenia chodzi o to, że trzeba otworzyć okna. Wczoraj się tego domyśliłam. I to są takie dźwignie chyba, te okna. Także lecimy. Chwila, tu jest jeszcze obok niego. I tu jest jeszcze chyba ostatnio. Tak? Otworzyło się? Otworzyło się. Okej, okay, dobra. Nie pamiętam teraz za bardzo, gdzie iść. Zapis. W sensie pamiętam, co trzeba zrobić, ale nie pamiętam, w którą stronę to się szło. Dobra, możemy iść najpierw tutaj. Teraz już wiem. Właśnie, tu jest WC-t, którego też od razu nie zauważyłam. W WC-cie jest łom. O nie, wiercą. O nie, sąsiedzi, nie wierćcie. Może uda mi się w programie wyciszyć ten dźwięk, ale nie jestem pewna. W każdym razie tutaj Lara się patrzyła, to trzeba zestrzelić, na to nie wpadłam. Znaczy wpadłam, ale trochę później. I tu są klucze, które trzeba podnieść. Specjalnie tak cicho siedziałam, bo nie wiem, może mi się uda, nigdy nie ten... Nie usuwałam... ona siedzi pod kluczem. Nigdy nie usuwałam dźwięku wiertarki w Adobe Audition. Może się uda. Tak, tu mamy apteczkę. I teraz tam... Tylko czekajcie, czy to...
Nie wierzę, no. Idealny moment sobie wybrali na moje nagrywanie po prostu. Tak, tutaj trzeba wsadzić klucze. I nam się otwiera bramka do drabinki. Zaraz mnie szlak jasny trafi. Kto normalny wierci o tej godzinie? Jest rano jak coś. Dobra, jesteśmy teraz na dachu. Z tego dachu trzeba się dostać na tamten wagon. Już to przechodziłam. Chodziłam z tej strony i nie wiedziałam, gdzie iść. Ale tutaj na tym wagonie jest drabinka też. Tylko nie jestem pewna, więc zapiszę. Czy to w tym miejscu? Tak, w tym. Okej. No i należy trzeba sobie tutaj zejść. O, i proszę bardzo. Jesteśmy w wagonie, do którego się nie można było tam dostać. I teraz tak. Czy ja mogę otworzyć te drzwi teraz stąd? Nie. Szkoda. To jest przycisk, który odpala muzykę. Trzeba wziąć ciasto, tylko ona nie chce. Okej. Ja sobie ściszę tą muzykę. Okej. Tutaj trzeba odpalić binokle. Ja sobie zrobię tego zdjęcie. Tak do dupy się przechodzi poziom, jak ja już wiem co i jak. Okej. Aha. I to trzeba rozbić. Bo to, uwaga, otwiera drzwi. Te tutaj. Bardzo nielogiczne rozwiązanie moim zdaniem, ale niech już będzie. Tak, i otwiera nam się tutaj taka kładka. Ale music. No dobrze już, pokazaliście mi. Wystarczy. Okej, i teraz trzeba to popchać. Teraz przejdę poziom, który przechodziłam normalnie w pół godziny, w nie wiem ile. Na razie 7 minut minęło, nie? Mam nadzieję, że już sobie dali siana z tą wiertarą. Bo nie chce mi się tego tak edytować dogłębnie. Ale sprawdzę w tym Audition, czy się da i... No i będziecie wiedzieć, czy się dało, czy się nie dało. Tak, i tu są... Ojejku. Tu są drzwi na łom. I widzicie tą kładeczkę tutaj? Na nią właśnie trzeba postawić ten wózek. I słuchajcie, po 10 minutach ogarnęłam, że ten wózek w ogóle się pcha. Więc wyobraźcie sobie moje zdziwienie. Tak, tak to jest, jak się jest przyzwyczajonym do standardowych rozwiązań, a nie customowych. No ale cóż, nauczę się. Tak, i mamy tutaj tego Jema. Tylko on nie jest w tym pomieszczeniu, a w tamtym. Podnieś. I idziemy. Tak, i tutaj mamy na kod. Ten kod to jest oczywiście ta karteczka tutaj, co było wpisane. I trochę do dupy, że ja tego kodu nie widzę w ogóle, ale dobra. Czekajcie, muszę teraz sobie odpalić to zdjęcie. Sekunda. Okej, najpierw 2, czyli to będzie tu. Teraz 6, to będzie tu. 6 jeszcze raz. I teraz 3. I teraz gwiazdka. Okej. Teraz wrócę sobie na stoper. Muzyczka się skończyła. Yeah, siemano. Panie kolejowy.
Mamy drugi kryształ. I pająka z tej strony. Słuchajcie, z chwilą w ogóle, w której... Aha. Dostaniemy ten trzeci kryształ, ale mam zapchany nos, sorry. To kończy się poziom ten tutaj. Więc tak, idziemy na górę. No przepraszam was bardzo za to, że tak wyszło, ale gubić się będę w następnym poziomie i tyle, no. Bo ten custom ma chyba dwa poziomy. Nie jestem pewna. W sensie tak wnioskuję, jeżeli jest ten z pociągiem i ten później, co... O matko. Co widziałam, no to... Wydaje mi się, że jest jeden. I wzięliśmy ten kawałek ciasta. A on jest głodny, więc trzeba mu dać ten kawałek ciasta. I on nam w zamian daje kluczyk do nakręcania tego pajączka. I teraz trzeba nas straszyć. Ciekawe, gdzie zapisałam. Ciekawe, gdzie zapisałam. O jasna cholera. No cóż, przepraszam. Jeszcze raz to zobaczycie i tyle. Trzeba nastraszyć tę babę pająkiem i ona wtedy zejdzie z klucza. Ot tak. Może ja zrobię cięcie tutaj i tyle. Żebyście się nie musieli męczyć oglądaniem tego. Ja już tu jestem. Daję mu piece of cake. Dostaję klucz do nakręcania i zapisuję. I idę tam. Teraz nie spadłaś. No i słuchajcie, tu mamy tą pajęczynę, nad którą też się w ogóle zastanawiałam, jak grałam tutaj pierwszy raz. Combine. I już. Laska się wystraszyła, ale teraz możemy wziąć kluczyk i tego pająka też w sumie, który działa jak skarabeusz. Weźmiesz? Bo nie widzę, czy ty bierzesz to, czy nie. O, laska. Wzięła, dobra. I ten kluczyk... Oj! Zobaczcie. Apteczka mała. Jako soczek. I ten kluczyk tutaj wtrynić mogę. I mamy trzeci kryształek. Na tym się kończy poziom, tu się zaczyna kolejny. No, nagrałam malutko, więc w sumie możemy zacząć ten poziom w takim razie. Tutaj nie wiem, on ma mi coś do powiedzenia? Nie do końca. Tak. Dolina Młynu. Duży poziom. Tu już widzę. Co tu jest? Nie jest nic dla mnie. Tego się nie przesuwa. Bo tam coś jest pod tym. Wiadro jest. Chyba, że to po prostu tak wyszło z teksturą. Wow. Okej, tego się nie spodziewałam. Tego też się nie spodziewałam. Czyli tu jest taka woda do młynu, którą trzeba będzie... O, banan. Którą trzeba będzie napełnić pewnie. Co dalej? Ojej. W drzewko weszłaś.
coś za tym wodospadem jest. Ja myślę, że na bank. Bo to by nie był Tomb Raider, gdyby coś nie było za wodospadem. No właśnie. O! These tendrils need to be watered a bit. Aha, dobra, już wiem. Trzeba będzie to podlać, żeby to urosło. Czy jednak albo bukłak, albo wiadro będzie mi potrzebne. Tutaj taka ścieżka ładna. Ojejku. Ładnie tu. A ja zapominam... O! Tu jest miejsce, w którym jest ten. Jabłuszko tu jest. W którym jest menu główne. Dobra. O, a tam coś jest? Oj. Ja się umiem zablokować. O nie, ona napisała o tym bugu, że jak się wejdzie do wody, to są problemy. Dobra, to jeszcze raz, zabiorę tego banana, zabiorę to jabłuszko i jeszcze raz zapiszę przed wodą i tam pójdę. Tak, w tamtą stronę tam było to. Dobra. Ona pisała w readme, że właśnie są problemy z tym w wodzie. A tam co jest? Oj, nie to. Tam też mi to wygląda tak podejrzanie. Widzicie? Tylko ja stąd zjadę. Chyba, że na ten trójkąt wejdę. O. I na ten tu. No tak coś czułam, że mi to podejrzanie wygląda. Ale... Ty to przejdziesz, czy nie? Nie chcesz ani tego kopnąć, ani tego rozwalić. Widocznie to jest na razie zamknięte. No trudno. Dobra, idziemy po to jabłuszko. I spróbuję jeszcze raz z tej wody. Okej. To w ogóle jest jakoś podpisane, czy... Aha. Aha! Dobra. Czyli teraz to są apteczki, spoko. Dobra. Zapis. I lecimy. Tam jest jakaś kratka. A tutaj co? Za taki murek. Ona nawet w to nie zanurkuje. W tym jest problem. Że ona to nawet nie... O, chociaż? O! No, a tu jest ściana i tu też jest ściana. Dobra. To load. I proponuję wybrać się do tytułowego ale mi FPS-y skoczyły, tytułowego młyna. Oj, nie tu miałaś wejść. Oj, kobitko,
Aha, jakie no. Aha. Nie no, spoko. No to no. Moim zdaniem ty powinnaś to przesunąć. Albo tu skoczyć chociaż. Albo no nie wiem, no. Tam jest wiadro, które by wypadało wziąć. A jeszcze może się tak przejdę tutaj. Tutaj może coś? Nie. Tu nic nie ma. Ha, ha, ha. A te owce? Wyglądają jak kapibary. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tak, żebym się rozejrzała porządnie. Ile już nagrywam? Prawie pół godziny. Tu muszę zrobić rozeznanie jakieś. Tam nie mogę wejść, bo nie chciała. Tam nie mogę wejść, bo nie ma wody. Tu niczego nie ma po drodze. Oj, nie to. Tak patrzę i się dopatrzeć nie mogę. Tu mi nie wejdziesz, bo to za wąskie. Aha. Aha. No spoko. A ten murek właśnie, tego murka jeszcze nie sprawdzałam. Co z tym murkiem? Takie rozeznanie najpierw robię po poziomie. Żeby wiedzieć, czego się spodziewać.
No tak, tak, tak. Nie wiem, kobietko, czy ty możesz coś tutaj zrobić z tymi rzeczami tu? Ojej. A czemu nie strzelasz? No mi nie chce strzelać. Coś się popsuło. Tu jest winorośle. Pewnie się potem wspinasz. No. Dobra. Czy winorośle, bluszcz jakiś. Co mi to dało? Co mi to dało? Tu mi nic nie dało. A, patrzcie, patrzcie. Tu jest dźwignia. A, patrzcie, patrzcie. Ludzie i ludziska. Jakie niekonwencjonalne sposoby na wejście do młyna. No. O nie. Nie, nie, nie. Cofaj się. I wchodzimy jeszcze raz. Dobra. I co my tu mamy? Mamy tutaj takie o. Mamy tutaj skrzynię. Okej, w tą stronę się nie da. Z tej strony się da? Da się. Coś pod nią jest? Nie. Nie wiem, mam ją na tą płytkę dać. Zaraz mogę dać, ale... No chyba ta. Nie wiem, czy to tak obciąży, że to spadnie, czy co. Nie widzę innej opcji w tym pomieszczeniu. Aha. Nic to nie dało. Świetnie. A do czego ja mam użyć to? Do siana, nie? Ale jakiego siana? Pytanie. Nie do tego. Nie wiem, coś tu mam zrobić. O! O! Czyli to działa jak łom, okej. Okay.
Beczki to... Kluczyk. Okej. A to? Aha, tu trzeba zębatki dać. O, tu jest kluczyk. No, wiedziałam, czułam to. W kościach to czułam. Gdzie teraz ja mam to położyć? Tak, logika mi pokazuje, że tam, gdzie jest ten sianko, znaczy sianko, te ziarna rozsypane. Czyli muszę znaleźć zębatki. O! Okej. Otworzyło się. To fajnie. To przed wodą zapis. I lecimy. O. Aha, tu po prostu jest zębatka. Aha. No, myślałam, że coś więcej. Ojeju. Okej. Okay. O, okej. Okay. No, dobra. Dziocha nie chciała wypłynąć. Okej. Okay. Tam nic nie ma, dobra. Ale jeszcze jedną potrzebuję. Dobra, to na tym sobie tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie, jeszcze sobie... Może na screena zrobię, czy coś. O, mam nadzieję, że wam się podobało. W prawym górnym rogu macie anotację do Walking Dead, bo widzimy się jeszcze dzisiaj o 17:00 i do zobaczenia.